Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Nic tu nie ma. I jak widzicie, trochę zrobiłem drabeki, co nie? Zrobiłem tak, użyłem sobie kodów, może niepotrzebnie właśnie, ale się wam przyznam, że użyłem tego i tego. Zrobiłem tak, zdjąłem jemu zbroję, atakowałem go z tej runy. Właśnie, nie wiem jak to się nazywa, zapominam cały czas, kurczę, jak to się nazywa. Z ognistej strzały właśnie. Atakowałem go, trochę mi odjął, powiem, skubaniec. Ale już zabity jest, powiem wam. Jednego gościa mniej, tu sobie jeszcze... chwila, nie mam żadnych, kurde... A nie, mam jeszcze jakieś jedzonko, fajnie, dobra. Troszkę użyłem kodu właśnie, ale niepotrzebnie właśnie też, wiecie. Ale dorwałem go wreszcie, kurde, frajera jednego. Bo tak, się gra zbugowała, mi się nie chciało, mi się za bardzo, bo nie wiem, nie będę już czytywał. Bo nie wiem, czy bug... Właśnie tu jest tak, 27 godzin, 34 minuty. Tu jest tak, by mi się nie chciało przychodzić znowu od nowa, kurczę, tego, wiecie, tego samego miejsca i tak zrobiłem. I jakoś strażnik teraz się na mnie nie rzucił, wiecie. Ten, co pilnuje właśnie tego wejścia. Ale już jest załatwione wszystko. A ten, kurde, mi się wydaje, że gra się zblokowała, ale wszystko jest teraz w porządku, mam nadzieję. Dałeś temu bydlakowi nauczkę. No, w takim razie rozejrzę się po okolicy. Aha, fajnie. Dopiero wy się raz o mnie powiedział, gościu. Kurde, zajebiście po prostu, no. Fajnie zrobi, fajnie, trzymam fajnie. Się od tego z daleka. Podoba mi się ta gra po prostu, podoba mi się te bugi w tej grze. Po prostu epic, epic fail. Tak można powiedzieć też. Ale dobra, idziemy teraz do Torusa, tak jest. Chyba to Torusa, nie wiem, nie jestem pewny, zobaczymy, o. I będziemy mogli chyba wejść już do świątyni, o jest. Co zamierzasz zrobić? Słucham. Bladwin, nie stoi ci już na drodze. Boisz się? Nie boję się walki. Jedynie konsekwencji twoich czynów. Ten obóz to wszystko, co mamy. Nie udało się tak, aby wszyscy byli zadowoleni. Ale zadziała, a każdy kolejny jesteśmy bandytami. Dokądkolwiek pójdziemy, będą nas... Nie ma dla nas. Ci ludzie potrzebują kogoś, kto ich poprowadzi. Kto ma to zrobić? Ty? Ktoś, kto nie potrafi usiedzieć na miejscu? Dlaczego więc nie został... Dobrze, ale co z Kruk? Kruk niedługo będzie miał inne kłopoty. Upewnij się, że więźniowie mogą swobodnie opuścić... Dobrze, zajmę się wszystkimi No dobra. Okej, to tak, teraz trzeba iść uwolnić... Uwolnić tego. Jak to się nazywa? Jezu, niewolników właśnie tych. To tak, trzeba iść do strażnika teraz i... ich uwolnimy. Fajnie. Najpierw do Patryka trzeba pójść. Nie, najpierw ze strażnikiem, dobra, okej. Nieważne, dobra, nieważne już to. Najpierw strażnik, później Patryk. Dobra, strażnik jest... gdzie on jest? Gdyby to zależało od nas. Czekajcie, żebym się nie pomylił. Się tu. Nic się w związku z tym nie zmieni. Uwolni... Sprawujesz ty... Nie mów, że to nie... Rozmawiałem z Torusem. Dobrze, jeśli tak sobie życzy Toru... Ale nie płacą ci za... Dobrze, dobrze, widzę, że nie mam już kogo pilnować. Nie musisz. To idź! Spierdzielaj, on będzie najlepiej, głupi strażniku. Teraz z Patrykiem, dobra. Droga wolna. Wspaniale. Znam jedną jaskinię na bagnach. Idąc z bagien, kierujcie się na południowy zachód, a powinniście trafić do obozu, który magowie wody rozboni i pokażą wam... Wielkie dzięki, naprawdę. Jesteśmy głęboko wdzięczni za okazję... Spokojnie, po... Dobra, tylko właśnie nie wiem, dlaczego tu takie jakby dźwięk... Właśnie głosów ich ucicha. Nie wiem, czy to wina tego. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, dziwne trochę, powiem wam też ta rzecz jest. Też się chyba gra buguje. Ale dobra, teraz idziemy tak. Dobra. Mi się wydaje, że to będzie już koniec. Ale czekajcie, bo tu jeszcze... Aha, to jeszcze nie koniec tych bagien. O kurde, panie, a ja chciałem... A ja już tak się cieszyłem. Kurczę. Aha, to jeszcze nie koniec. No dobra. To trzeba...
Dobra. Czekajcie. Dobra, widzimy się po przerwie. Dobra, okej, witam was po przerwie i... idziemy teraz do tych właśnie strażników. Pogadać z nim. To znowu? O właśnie. Masz. Czy to... czy to... to... Bladwin? O rany, to jest... tak, nie, to znaczy... możesz wejść. No dobra, okej. Tu idziemy teraz dalej, co nie? Teraz, czekajcie, tu sobie poszukamy jeszcze... jakichś rzeczy, przede wszystkim. Aha, i powiem wam, że już skończyłem właśnie amnezję i możemy wrócić już do kocika, już tak po krótkiej przerwie będzie właśnie. I właśnie tak myślę sobie, że nie będzie krótkiej przerwy, bo jak przejdziemy właśnie Jarkendar, jak przejdę oczywiście Jarkendar, to właśnie chcę wznowić kolejną serię właśnie, która się nazywa właśnie Kaludzares właśnie. Chcę je też dokończyć właśnie po, no, po długiej nawet przerwie, bardzo długiej, troszeczkę, niestety. Ale też będzie się pojawiać, będą się pojawiać właśnie z gotika właśnie. Jak ja się wystraszyłem! Ja cię pierdzielę! Ja nie mogę! Co za... ja cię pierdzielę! A! Nie! 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 Nie to! Spierdzielaj stąd, ziomuś! Kur! Nie do tego pomieszania wszedłem, co trzeba. Okej, okay, dobra, filmik jest. Nie wiem, czy go wy będziecie widzieli, wiecie? No się nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, czy się nagra, czy nie. Ale mam nadzieję, że tak. Okej, okay, tu kurde, jak ja bym go dorwał, to kruka w pieruny. Ale na razie powstrzymamy się walczyć od walki. Iść ty parszywcu jeden z pieruny. I tak go nie lubiłam w jedynce, i tak go nie lubiłam, i tak nie lubiłem go. Po pierwsze. Taki frajer był. Powiem wam. A! Ile tu się zleciało! No! Co to było? Ja cię... nie mogę z nimi. Jezu! Ile ich tu się zleciało? Spierdzielajta! W pieruny! Będziecie mieli walkę, chłopcy, wiecie? Ła! Jak oni fajnie wyglądają, powiem wam szczerze. Dobra, czekajcie, jeszcze tam pójdźmy zobaczyć. Czy to... what the fuck? It's going on? Co to było? What the fuck? Jaki dziwny... jakie dziwne to było, to coś! Ja pierdzielę! No my god! Co to było? Czym? Czym? Nie wiem! Czym? Dobra, idziemy na razie stąd. Kurde, napiłem się coli. O Jezu, bekać mi się chce znowu. Znaczy znowu, jeju. Ale zawsze jestem zadowolony już, że przeszedłem właśnie to amnezję. Kolejna seria już wiecie, do przodu. Teraz gotik właśnie, Kaludzares właśnie. Co tam jeszcze? Wormsy właśnie chcę dokończyć, jak mówiłem w ostatnim odcinku z tego, jak to się nazywa. Z amnezji właśnie mówiłem, tak, że będę jeszcze nagrywał właśnie tego. Wormsy właśnie chcę dokończyć jeszcze, co tam jeszcze. Właśnie tak mówiłem jeszcze w którymś odcinku z amnezji, nie pamiętam już w którym. Że chciałem jeszcze nagrywać właśnie The Elder Scrolls właśnie 5 Skyrim. 5 Skyrim, tak można to powiedzieć. 5, tak, to jest bez różnicy. Albo jest. Skyrim właśnie, ale wy będziecie wiedzieć, o co chodzi. Co wy to odpier... what the fuck? Co oni to odpierdzielają? Czy oni są jacyś... nie wiem co. Jeśli chodzi o Kruka, wtargnąłem do siedziby Kruka. Wow. Co z nim? Przybyłem za późno. Na moich oczach zniknął w świątyni Adanosa. Co?
To tragedia! Dlaczego nie wyruszyłeś za... Nie mogłem. Nie mogłem iść za nim. Muszę pomyśleć. Ciekawe, jak Kruk dostał się do świątyni. Co zrobił, zanim przeszedł przez portal? Wypowiedział zaklęcie. A przedtem? Otworzył grób. Wiem, że musiał odprawić jakiś rytuał. Rytuał? Tak, właśnie to! Obawiam się, że Kruk zyskał moc strażników umarłych. Zdobył wiedzę na temat tak świątyni jest. Od ducha. Musisz udać się do Mesjach. Kurde, zgadłeś. Wow. I o tym opowiedzieć. Jeśli zobaczymy. Dobrze. Aha, dobra, okej. Niech cię chroni. Dobra, niech cię chroni tam. Niech cię chroni. Dobra, a czekajcie, a to zbroje. Co mnie zrobić? Jeśli zobaczy... Dobrze. Aha. Niech... Dobra, pogadajmy jeszcze ze wszystkimi magami, wiecie, która jest godzina w ogóle tutaj? 12:15 jest, ta. No okej, dobra. Tylko tu chyba nic nie będzie za bardzo, tylko czego ja zdjąłem to zbroję? Nie wiem dlaczego. Aha, i jeszcze... To za daleko, serio. Okej. O, mamy mędzurkę i złoto, fajnie. I sztylet. Sztylet sobie sprzedamy, może u piratów jeszcze pójdziemy sobie zaraz. Chyba tak, ale nie wiem, zaraz zobaczymy, wiecie? Piracka zbroja, dobra. Żeby na nas nie padnie... Właśnie, żeby nie zaatakowali nas. Coś takiego zrobię. Że zbroję sobie z... no... Jak to? Nałożę sobie to zbroję. Podróż jak na ra... Aha. To tu też nic ciekawego, nie dowiem się od tego gościa. Ej, ty! A od Myxira? Przysłał Kruk, dostał się do świątyni. Saturas uważa, że swoją wiedzę o świątyni Kruk uzyskał od ducha. O, Adanosie! Podrap mnie po nosie! Kruk musiał przyzwać ducha najwyższego kapłana, Kardimona, aby dowiedzieć się, jak wejść do świątyni. Według zapisów, grób kapłana znajduje się w jaskiniach pod fort. Będziesz musiał zrobić, ale nie możesz już zbyt zachodniej części doliny. Znajduje się grób wodza Kłachodrona. Będziesz musiał go odnaleźć. W tych inskrypcjach zapisano, jak wyznawca Adanosa. Myślisz, że to może się udać? Przeczytałem wiele sprzecznych informacji. Na przykład inskrypcję Iberiona, przywódcy Bractwa Śniącego. Ale wierzę w każde słowo autora tych zapisów. Bractwo Śniącego nie głosiło samych kłamstw. Śniący naprawdę istniał. To nie tylko kłamstwa sprawiły, że byli niewiarygodni, lecz ich własne słowa były mętne. Wyznawcy Śniącego pozostawali pod złym wpływem palonego przez nich bagiennego ziela. Powaga i podniosłość... Dlaczego Kłachodrona? Dlaczego nie kapłana Kardimona? Kruk z pewnością sprofanował jego grób w czasie przywołania. Musimy poszukać innego ducha. Mówisz poważnie? Chcę, serio? Żeby sprawdzono, nawet jeśli istnieje jedynie cień szansy na spotkanie jednego z budowniczych, musimy go wykorzystać. Kruk tak... Zgoda. Co mam zrobić, jeśli chcę przyzwać ducha? Znajdź grobowiec Kłachodrona na zachodzie doliny. Przyzwij ducha, wypowiadając słowa strażniku. To wszystko. Teraz musimy... Powodzenia, synu! Okej, dobra, dobra. Dobra, czekajcie, zanim jeszcze pójdziemy do tego wodza, znaczy do tego ducha, szczerze mówiąc, powiedziawszy, to trzeba jeszcze pójść do tych naszych przyjaciół, tych piratów właśnie, ale też zanim pójdziemy tam do tych piratów, tutaj sobie coś takiego zrobimy, pogadajmy ze wszystkimi. Tylko nie wiem, czy ja gadam ze wszystkimi, chyba nie. Tak? Kruk wykorzystał posiadłość wojowników. Mądry wybór. To podobno najbezpieczniejsza fortecka. Tak?
przypomnij mi znowu. Aha, dobra, to tam za bardzo mnie to nie interesuje. To tak, trzeba będzie pójść teraz... Ze wszystkimi pogadałem? Serio? Czekajcie, tu łuk muszę znaleźć. Tylko nie wiem, czy ja mam jakieś strzały. Chyba nie mam. Kurde, serio, nie mam strzał. Czekajcie, tam mamy Mardariona. Nefarius. Jeszcze z tym gościem nie gadałem, a z tym gadałem? Z Mixirem chyba gadałem już. Dobra, chodź tu, Nefariusie. A, to z tym pogadałem już. To teraz idziemy do tych, do piratów. Tutaj, do kanionu. Tak jest, tutaj. Dobra, okej. Teraz do kogo mam iść? Bo nie wspomniałem już. Nie wiem, do Greka znowu? Zaraz pójdziemy zobaczyć, czy coś w ogóle nam powiedzą. I teraz tak, kurczę, nie pamiętam już za bardzo. Gdzie jest ten? Jak to? Ten grobowiec tego, QR Hadrona, czy jakoś tak. Czy coś tym desen, jak on tam się nazywa, mniejsza z tym. Kurczę, zaraz poszukamy, wiecie, bo ja już zapomniałem w ogóle. Bo piraci to wiem, znaczy piraci i bandyci to wiem, gdzie one są. Tutaj piraci, tam bandyci są. Właśnie nie wiem, kurczę, trzeba będzie zaraz... Zaraz będę musiał chyba sięgnąć sobie po, nie wiem, po... Zrobiłbym to na inaczej. Stronę Gothicpedia. Ale nie, na razie nie będę nic... jak to? Na razie nic nie będę korzystał. Co znowu? Co wiesz? Z tego nie ma. No to ja gadałem już chyba z nimi, co nie? Czekajcie, a z... to już... Chyba gadałem z tobą już, ziomuś. A do Billa? To ja chyba już gadałem z nimi, tak mi się wydaje, ale nie wiem. Hej! Zaraz zobaczymy jeszcze raz. Czekajcie, już trzeba samo... Czekajcie, a tu... Kurde, nie wiem, po co ja tu przylazłem znowu do tych piratów. Samuel to jest... A, on jest w jaskini, dobra. Zaraz pójdziemy, spokojnie. Jeszcze trzeba będzie szukać tego głupiego grobowca znowu. Ajajaj. O, właśnie. Mam dla... Popatrzmy. To może być coś naprawdę mordowego. Nie strasz mnie, no cóż. O! Od Snafa. A masz to. Już się boję. No okej, okay, dobra. Chyba już wszystko zrobiłem, tak mniej więcej. To teraz to trzeba zrobić, co nie? Dobra, tutaj... A, to jeszcze! Tego to nie zrobimy w ogóle. Jeszcze to zostało nam i... I to. Czekajcie, bo tu jeszcze... Raz. Czekajcie, mam jeszcze jakiś teleport? Czy nie? Zaraz sobie zerknijmy sobie. Tutaj powinien być takie coś jak... Nie mam? Nie gadajcie, że ja już... Mam kamień ogniskujący, mam, dobra. Teraz idziemy na zachód, tylko czekajcie, gdzie, jak to się szło? Czekajcie sobie, najpierw... Muszę sobie ogarnąć drogę, wiecie, do tego. Bo bandyci są tutaj. Zaraz, poczekajcie, niech się zastanowię najpierw. Mi się wydaje... Bo tam u piratów już byłem na pewno. Właśnie nie wiem, kurde. To chyba tak jest, to chyba tam trzeba iść tam, gdzie jest ten taki niebieski prostokącik, na dole mapy właśnie. W... tam...
Tam gdzie są takie dwa mościki, nie wiem czy będziecie widzieć, czy sobie ogarniecie to czy nie. Jak macie te dwie drogi, co nie? Jak jest... Jak są, co nie? Magowie właśnie, w tym miejscu co tam jest takie okrąg, tak jakby można powiedzieć, nie wiem, tak w tym deseń, co nie? Tak sobie wyobrażam oczywiście. Tam są takie dwie drogi, nie tam do piratu, do bandytów, tylko do piratów właśnie i tam trzeba skręcić, nie tam do piratów, tylko w tą drugą stronę właśnie. I wtedy trzeba będzie iść, dobra. A my jesteśmy... Aha, my jesteśmy tutaj, dobra. To zaraz skorzystajmy sobie z teleportu najpierw. I cóż. Mam nadzieję, że dobrze będę szedł, ale kto wie. Nie wiem, na razie zobaczymy sobie. Słyszałem coś innego. I tak jak mówiłem, jeszcze raz wspomnę, że tylko nagram właśnie do końca Jarkendaru, co nie? I na razie, tak na kilka dni może, nie wiem, zobaczymy jeszcze. Na razie sobie serię zawieszę właśnie na jakiś czas, z Gothica właśnie. Albo i nie, wiecie, coś takiego zrobię, że będę rzucał to i to, wiecie? Tylko będzie więcej rzucanego właśnie Call of Juarez właśnie będzie rzucane właśnie częściej niż Gothic. Właśnie i później po tym Call of Juarez właśnie będą Wormsy jeszcze. Gothic też będzie rzucany, spokojnie, nie martwcie się. A później po dwójce będzie Gothic trójka właśnie i... Tak myślę sobie jeszcze jedną serię zrobić, tylko właśnie nie wiem z czego jeszcze, tak myślę sobie, bo gierek mam bardzo dużo właśnie ze CD Action właśnie, ale kurde, wybór jest duży, powiem wam szczerze. Bardzo duży. Aż się nie chcę na to patrzeć w ogóle. Bo tak myślałem jeszcze nad Assassinem, ale Assassin 1 trochę jest monotonny. Nie wiem, czy będziecie w ogóle oglądać go. No nie wiem. Ale też tak myślałem sobie nad... Właśnie też mam Fallouta, tylko ten problem mam z nim właśnie tak wielki, duży mam problem z nim właśnie, bo nie chce się uruchomić gra. Nie wiem jak mieli inni problemy z tą grą, nie wiem. Wow. Aaaa! Nie! Szepta się! Kurde, co za skurczysyny jedne. No odsyp się! Psie ty! Chodź tu! Oczep się! Pawianie ty jeden! Kurczy byku ty! Znowu jedna z tych przeklętych bestii! Chociaż ktoś mi pomógł! No dobrze, dobrze! Teraz cię to... No chodź! Ciągle to... Dzięki! Pomagie. Dzięki, kurde! Ma. Dzięki! Bym dał radę spokojnie, ale... Niczego tu nie znajdę. Właśnie. Pomógł mi. Nie wiem kto to był. Nie wiem, nie kojarzę tych magów wody po pierwsze. Tak nie wiem, nie kojarzę w ogóle ich tych magów, ale mniejsza z tym. Czekajcie, co my tu mamy już, co my sobie zwiększyliśmy ostatnio? A, ostatnio siłę i zręczność była, co nie? I mana! A, mana to samo było, samemu właśnie. Sama mi się zwiększyło właśnie, jak zjadłem te rośliny. Czekajcie, tu sobie poszukamy, o tam są jeszcze potwory, co nie? Dobra, okej. Będę musiał tutaj uważać na te... O Jezu, polne pełzacze. Serio, one tutaj? Dobra, dam radę, spokojnie. Wow, wariactwa chyba już. No skur... Ty skurczy byku. A! Oczypta się! Kurde, co za... Chulta je jedne. What the fuck? Kurde! No nie! A ja gry nie zapisałem od tamtej pory! Co ja zrobiłem? Kurde! No nie wierzę. Dobra, idziemy szybko do tego. Jeszcze raz robimy to samo. Idziemy do magów. To znowu! Tak, jeszcze... Tak, to ja znowu, jak widzisz. Dobra, tam nie idziemy. Już tylko tutaj, w tą stronę. Oj, znaczy tutaj. Znaczy prosto teraz najpierw. A później tu skręcić trzeba. Dobra, okej. Okay. Tam już nie idę do tych zombiaków, do tych straży. Dobra, filmik już tam oglądaliśmy wcześniej. What? To będę teraz. Czekajcie, bo się pogubiłem. A, dobra, tutaj jeszcze otworzymy sobie kufer ten.
Dobra, a tu tylko zbroja kruka, dobra. Dobra, lecimy do tych do magów teraz. Pogadajmy z nimi szybko i zaraz zaraz będziemy szli w to samo miejsce co wcześniej. Kurde, nie zobaczyłem tych w ogóle zombia. Oj tych, Boże, bo znaczy to. Moja wina, bo źle poszedłem trochę, kurczę. Zamiast iść normalnie prosto, to ja poszedłem, kurde, na nie wiem. W te ruiny właśnie. Oj, chciałem powiedzieć w rury, kurde. W ruiny właśnie. Właśnie, ale dobra, okej. Co z przyc... Muszę cię... Wiem... Dobra. Zdob... Niech... Dobra, okej, idziemy jeszcze raz do tych gości. Znaczy do tych magów. Tak myślę sobie... To Kronos, a gdzie jest ten? Nie wiem, na przykład... Chwila! Nefarius? Nie. Gdzie on jest, ten gościu? Znaczy... Myxir? Do Myxira muszę iść, nie? Tak. Chyba tak. Czekajcie. Właśnie, do Myxira trzeba iść jeszcze raz. Kurde, jak mi się za bardzo nie chce z nimi rozmawiać znowu. Ale musimy. Dobra, pogadajmy szybko z nimi. Dobra, dobra, mnie to tam mniejsza z tym obchodzi, bo ja jeszcze to... Czytałem już to samo. Dobra. Dobra, idziemy jeszcze raz do tego miejsca. Znaczy, do samą drogą. A, grę zapisać, prawdaż. Tu sobie zapiszemy, 53 już, wow, fajnie. Dobra, i... Z tym gadałem już, z Merdarionem. Dobra, z nim już nie trzeba. Dobra, okej, idziemy dalej teraz. Tylko nie wiem, czy to... O, jaszczury są fajnie. Ośpiu, zaraz dostaniesz w dupsku. Dobra. Jeden dead, dobrze jest. Ale żebym oberwał, kurde. Ja cię kręcę. A! Kurde, i znowu krzyk. Krzyczę, ja nie mogę, głupi jestem, czy co? Ja cię nie mogę. Okej, się cykam, Boże, to nie jest horror, tylko gothic. Gra RPG, nie horror, survival. Czy jakoś tak. Kurde, wrzeszczek, nie wiem co. Ale dobra, okej, zabici, zabici. Co jest, czego nie mogę zebrać, nic. Nic tu nie ma. Dobra, zapiszmy grę jeszcze raz. Ojeju, jak mi się już nie chce w... Tędy iść znowu, jeju. Czekajcie, sobie zwiększmy może manę. O, i właśnie, oczywiście. Bym zapomniał. Właśnie, życia. Życia trzeba. Dobra. Znaczy tym, kurde, nie chciałem ten... Kuszo tylko tym. Mam właśnie ognisko strzało. Dobra, tu mamy jeszcze te pełzacze głupie, co nie? Ojeju, ile tych pełzaczy tam jest? Oczep się głupi pełzaczu, ty! O nie, tam jeszcze ich więcej jest. Ja cię kręcę. Nie wierzę. Nie, nie, zostaw mnie. Zostaw mnie, ty pawianie jeden. Zostaw mnie. Ojoju, a ty skurczybyku jeden. Znowu jedna z tych głupich bestii! Właśnie. No, koniec z tobą, bestio! Niczego nie znajdę. Dobrze. Dzięki, kim ty jesteś tym? Merdarion. Riordian, dobrze. Dobrze, mój kolego, dobrze zabiłeś się, dobrze. Polać mu. Dobra, żartuję teraz przecież, to nie. Ojej, trzeba ich zaatakować, Boże, jak nie chcę mi się ich za bardzo atakować, powiem wam szczerze. W ogóle, czekajcie, mam jakieś punkty? Mamy, kurde! Kurde, przydałoby się mieć więcej siły, wiecie, bym sobie już założył. Kurde, ale tych siły, ojeju, masakra, powiem wam szczerze.
Siadaj, kurde, dziadu ty. Dziadzie ty jeden. Kurde, nie cierpię ich. To powiedzmy słabe, ale... Kurde, jednak są dobrzy nawet. Słabi, ale dobrzy są. Jaszczur jeszcze jest tutaj. Tam coś widziałem przed chwilą. Czy mi się wydawało? Wydawało mi się pewnie, co nie? Na pewno. Czekajcie tu, żeby nic nie zostawić. Czekajcie, tam mamy kolejny... O nie, zębacze, serio. Tam coś mamy jeszcze, tylko nie wiem co tak przede wszystkim. Kurde, mamy dużo zębaczy tylko. I w tym problem jest, że ja ich nie lubię. Ha, ha, ha. Dobra, zaatakujmy go najpierw. Dobra, padłeś. Paskudo. Nic nie ma czego plądrować. Dobra, zapiszę sobie grę. Przede wszystkim. I tak, i cóż. Zaraz sobie zwiększmy może najpierw manę. Żyć na razie nie będę. Nie, 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 nie. O, tu mamy leśne gody jeszcze, fajnie. Czekajcie, tam sobie zobaczymy, czy coś jeszcze w ogóle mamy, jakieś rzeczy, znaczy, czy coś takiego. Tam mamy... co my tam mamy? Jakiś domek, I on jest niedaleko nawet. Tylko tej drogi trochę będzie, powiem wam, do tego domku. To jest korzeń. Nie, korzenia na razie nie będzie mieli. Znaczy, kurde. Ognistego właśnie, tego nie na razie. Sobie zostawimy się w tym spokoju. No dobra. Pełne? Pełne. Co? Mieliśmy przecież 256 żyć, a nie 268. O co, kaman? Chodź, upełzaczu. Znaczy, zębaczu, jaju, co ja gadam. Chodź tu, frajerze, ty. Nie, tyku, nie dwa pełza, zobaczę, nie. No chyba sobie jaja robicie ze mnie teraz. Ja cię nie mogę. Dobrze, oni są. Dobra, jeden padł. Dobrze. 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 Tylko mnie drugi goni, frajer jeden. Ale frajer. No ty frajerze pierdzielony. Kurde, nie cierpię tych. Dobra. Chodź tu. Ja sobie jeszcze nie skończyłem. Haha, padłeś. Ale słabi co, 12 poziom ma. Ale ja ich się cykam jeszcze atakować, powiem wam szczerze. Nie, serio. Boję się jeszcze ich atakować za bardzo, tak. Ale to się zmieni, spokojnie. Jeszcze... Właśnie tak myślałem sobie zwiększyć, kurde, jak najszybciej siłę. I żeby mieć chociaż ten, nie wiem... znaczy nie ten... to jest dwuręczne znowu. Czekajcie, czekajcie. O to właśnie, kiepski długi miecz, wiecie? Tylko trzeba trochę mieć jeszcze tych punktów. I trzeba mieć chyba, czekajcie, ile? 65, a ja mam 36 dopiero. Kurczę, to trochę jeszcze muszę napracować się nad tym. I dlatego, kurde, w tym dwójce jest trochę słabo, powiem wam. Zrobione, ale co ja będę obrażał grę, co nie? Właśnie tak słabo zrobili tutaj z tymi właśnie punktami, kurczę, ale co ja będę... O! Kolejny pedał! Kur! Spierdzielaj stąd! Ziomoś! Nie wnerwiaj mnie, dobrze? Aj, ja sobie tego nie za... O, dobra! What the fuck! Spierdzielaj stąd! Frajerze ty. Kurde. Skurczysy. Nie, tylko nie orkowie. Nie. Nie, tylko nie orkowie. Proszę was. No szkur. A, nie. Spierdzielajta. Spierdzielajta stąd. Frajerzy jedne. No nie, nie wie, nie wie. Kurde, jak orkowie tam są? What the fuck? Ej, no jak? To ja źle poszedłem jednak. Kurde, dziwne. Dziwne. No ale... A, dobra! Ale chwila. Chwila.
A tu chyba drogę pomyliłem. Tak mi się wydaje, ale zaraz. Chwila, bo tu jest... No tam jeszcze jedna droga jest chyba, co nie? Czy mi się wydaje? Czy ja ślepy jestem? No, ładuj się, mapo. A może ja ślepy jestem i dlatego źle poszedłem, haha. To wszak może być, wiecie? Ale wątpię, żebym był ślepy. Kolejny idzie zębacz, dobra, widzę cię, ziomuś. No chodź tu. Co się, cykasz mnie? O nie, dwa zębacz... Nie, kurrr! Spierdzielaj to stąd! Skurczybyki jedne! Fuck! Pierdzielta się! Frajer! Kurde! Frajerzy jedne! Fuck! Ale to co poje... Ale to co kurde powalone post... Potwory! Ja cię pierdzielę! Jezu! Ja nie mogę, mam już dość tych potworów. Nic ja nie wiedziałam, że tam są jeszcze dwa te. Dwa zębacze, fuck! Ale ja jestem kurde... Nie mogę, nie mogę, nie mogę grać już tą grę. Kurde, muszę jak najszybciej ją skończyć, powiem wam szczerze. Jak najszybciej, bo ja już mam już... Już mam dość tego gocika, powiem wam szczerze, w tej dwójki. Bo się wszystko myla, powiem wam już tutaj. Dobra, ale musimy ją skończyć, spokojnie, musimy ją skończyć. Kurde, mam już dość atakowania tych potworów, powiem wam szczerze, ale dobra. Frajerzy ty. O Jezu, tu jeszcze jeden zębacz, ja cię... Dobra, szybko, 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 mam... Dobra, pięknie. Gdzie on jest, kolejny ten? Chyba wszyscy są, nie? Tam są jeszcze te bagienne szczury. Ale tam damy sobie spokój z nimi już. Tam są... Dobra, bagienne szczury jeszcze są tam. Dobra, damy sobie... Na razie dajemy sobie spokój z nim. O, tu coś jeszcze mamy? Wolną jagodę, dobra, weźmy sobie ją. I tak myślę sobie jeszcze, że trzeba ich pokonać wreszcie. Te wszystkie potwory wybić stąd. A tam kurde orkowie byli. Jakim cudem tam orkowie, co jeszcze? W ogóle dziwne. Spotykać można jeszcze tu orków. W tej dolinie. Dziwne, powiem wam szczerze. W górniczej... Znaczy w górniczej dolinie... To tam są, ale tutaj kurczę, to ja bym się nie dziwię się aż im. Aha, tam są bagienne szczury jeszcze. Kurde, gdzie ja ich atakuję? What the fuck? No chodźcie tu. Oni są... Czekajcie, sobie zwiększę manę. Przede wszystkim. Dobra, damy sobie spokój z tym. No chodź tu! No to co za skurczybyk? Gdzie on poszedł? Gdzie on polazł? What the fuck? Tam jest frajer. No chodź tu! Co za... Się zaklinował, serio. Zedaj, dobrze. Jednego potwora mniej, kurczę. No, elegancko, widzicie? Jakoś dałem radę teraz. Nic tu nie ma. Kurde, ale bez jednego, znaczy bez kilku właśnie czarów to nie dam rady tutaj, powiem wam szczerze. Ale kurde, nie wiem gdzie się nauczyć tych run po pierwsze. Bo krąg pierwszy mam, znaczy krąg drugi już, tak? Ale dobra, jakoś może dam radę do, nie wiem, któregoś tam rozdziału. Ale wątpię, jak daleko zajdę bez tego, bez tych lepszych właśnie. Bo tam co jeszcze? Kto tam w ogóle jest jeszcze? Bagienny szczur, dobra. To chyba ostatni już, co nie? Jest ten bagienny szczur. Dobra, okej. To sobie z... O, many nie mam! Wow. Abym bez many, kurde, mu atakował. Bo mnie dał rady, po pierwsze. Chyba. Ale kto wie. Tu sobie zwiększymy manę jeszcze.
Powinno starczyć, co nie? Czy nie? Kurde, trzeba będzie chyba zużyć te niebieskie grzyby, kurcze. I wszystkie grzyby stracę, ale dobra, okej. Dobra, pięknie, kolejny dostał już. I tam chyba jeszcze ktoś tam jest, czy mi się wydaje? Jestem ktoś jeszcze? Zębacz? Aha, okej, dobra. Tam są zębacze tylko. No okej, dobra, to sobie na razie odpuścimy. I zaraz, poszukajmy sobie najpierw może... O, roślinki, no. To mi się podoba. Ognista pokrzywa, o, nieźle. Będziemy mogli sobie zwiększyć manę. Elegancko. I sobie to zrobimy właśnie. Zwiększymy sobie manę. Jeszcze coś mamy? Zębate zieler, des polny, chwasty, zbroja. Może to sobie założymy. O, to jest lepsze! 70 obrażeń, a ta... A ten średni pancerz bandytów miał tylko tyle? Serio? Wow. To ta zbroja lepsza jest, powiem wam szczerze. Jakoś tak. Mana. Czekajcie, mana. Na razie many... dobra. Chyba wszystko co sobie zebrałem. Tak myślę. Tam na dole ktoś tam w ogóle jest? Troll! Ha! Beka. Beka z trolla. Dobra. Cóż, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.